Mam zaszczyt ogłosić, że w kategorii prac doktorskich przyznaliśmy 2 nagrody. Pierwszą nagrodę otrzymała pani dr Małgorzata Michalewska-Pawlak za pracę Demokratyczna obywatelskość jako idea normatywna w koncepcjach polityczno-programowych polskiej opozycji w latach 80-89. Oczywiście wiemy, że był kanał partyjny, dyplomatyczny, kanał aparatu bezpieczeństwa i wojskowy. Ale to naprawdę niewiele. Jacy ludzie, co mówili, z kim się Sowieci kontaktowali w Polsce, od kogo pozyskiwali informacje, takie informacje, kto i dlaczego im takie informacje podrzucał. To jest wszystko w kwestii spekulacji i w zgodzie z naukowymi standardami na ten temat nie możemy powiedzieć nic nowego. Pamięć, tak jak wcześniej zaznaczyłem, mogła być pewnym balastem i przykładem są relacje, wspomnienia wielu uczestników grudnia, którzy mówią o paraliżującym strachu, o strachu w momencie, kiedy pojawiała się milicja na ulicy i przechodzenie koło milicjanta wywoływało jakąś traumę. Reasumując, stwierdzić należy, że w polskich przemianach 80 roku dziedzictwo grudnia 70 miało swój niebagatelny udział. Dawało ono moralną zachętę do działania, a równocześnie było skarbnicą doświadczeń umiejętnie wykorzystanych w sierpniu 80 roku. Do zobaczenia na kolejnych naszych spotkaniach.